Witam, Krajca z tej strony. W dzisiejszym odcinku będę chciał pokazać, jakie są różnice pomiędzy sprężynami. Przede mną mam sprężyny firmy Ultimate Mispec. Są to sprężyny dwie niebieskie o wartości M95. Potem następnie mamy, o, kolejność zamienię, ponieważ jest nie tak jak chciałem. Zielona, następna jest wartość 105. Potem jest żółta, wartość 115. Potem pomarańczowa, wartość 125 i czerwona, wartość 135. Sprężyny te są w większości dyktowane do większości elektryków. Nie wiem, czy do czegoś jeszcze można tam je używać. Jak widać, są to sprężyny paraboliczne. Nie mają takiej samej długości. Jak się przyjrzymy, to widać, że sprężyny są, jeżeli tu ustawimy prosto, wszystko mniej więcej, są różnej długości. Nawet jak spojrzymy na sprężynę niebieską, czyli 95, to jedna i druga się troszeczkę różni. Ale tak jak widać, zwój jest paraboliczny. Ta jest jedna bardziej zużyta, bo sam raz jak kupiłem replikę jedną, to ona była w środku, także ona troszeczkę sobie pograła. No, tu bateria to mi pomaga sam raz, żeby to mi te sprężyny nie pojechały. A więc do testu będę używał chronografu od firmy, oj, patrz, nie wiem, a, Acetech. Jest to chronograf mojego kolegi Daniela, mój sam nas właśnie idzie. To był kiedyś mój chronograf, sprzedałem koledze, teraz kolega go ma i byłem z niego bardzo zadowolony i kolega myślę, że też jest zadowolony, także też polecam ten produkt, jeden z tańszych, ale na pewno warty uwagi. Jest to model AC5000. Kulki, które będę używał, to są kulki Blastera, 20. Są to lepsze kuleczki, to jest Diamond Grade, czyli taka, można powiedzieć, topowa wersja, jakby to powiedzieć. Wyrób duński, nie chiński, a może i w Chinach nawet robiony, tylko że pudełko duńskie. A więc, tak jak mówiłem, będę chciał porównać te wartości, żeby zobaczyć, jakie są różnice między sprężynami, a do tego będę używał mojej repliki karabinku. Jest to CZ-ka, jest to CZ Scorpion Evo 3 A1, jest ona na tuningu Evoteka, także zobaczymy, jaka też jest konsystencja odnośnie wartości FPS-ów, czy to po prostu wszystko lata. Będę też chciał później sprawdzić przeze mnie zrobioną replikę, która jest to też CZ-ka. Jest to moja pseudo DMR-ka, jakby to powiedzieć, ponieważ jest to PDW, także troszeczkę dziwnie, żeby nazywać PDW DMR-ką, ale ona jest przygotowana na ogień pojedynczy i na właśnie coś a la DMR. Nie będę się kłócił teraz ze znawcami odnośnie DMR-ek, ale jak niektórzy sobie sprawdzą, bo niewartością jest, że musi być to karabinek albo G28, albo AR25, gdzie wyznacznikiem jest długość lufy i wielkość karabinku, bo nie o to tutaj świadczy. Jeżeli zobaczymy, co znaczy DMR-ka, definicja DMR świadczy jednoznacznie, jest to karabinek o poprawionym zasięgu oraz o ulepszonej optyce. Czyli wiadomo, my mamy zabawki, mamy repliki, my możemy to troszeczkę inaczej traktować, ponieważ my nie używamy, jakby to powiedzieć, zwiększonego kalibru, mamy te same kulki, czy to do zwykłych AM-ów, czy to do PDW, czy do AEG, także nie ma czegoś takiego, także znawcy tematu będą się obrażali, będą chcieli się kłócić, a ja od razu mówię, niech spojrzą sobie na definicję, definicja mówi jasno, nie ma nic wspólnego z kalibrem, ponieważ ostatnio też była rozmowa na ASG Polska, gdzie kolega zarzucił odnośnie kalibru, że też jest właśnie, że nie ma czegoś takiego jak 7,62. Są karabinki Steyr czy FAMAS poprzerabiane też na, czy to w armii, tam jest w armii austriackiej i w armii francuskiej, że jest używany 5,56 kaliber NATO do tak zwanych karabinków DMR. Wyznacznikiem jest po prostu lepszy zasięg, czyli tak zwana ciężka lufa, lepsza optyka. No i chyba to. Ja tak samo sobie zrobiłem DMR-kę, jest to moja samoróbka, jakby to powiedzieć, to co w środku, wszystko jest prawie powymieniane. Kupiłem ją używaną, kolega Arek z naszej grupy pomagał mi ją robić oraz pierwszy tak jakby projekt na to dał mi oscypek, co by tutaj zrobić. Za co kolegom dziękuję.
Replika sprawuje się bardzo dobrze, ma bardzo duży zasięg, ma około 80-90 metrów zasięg przy 450 FPS-ach, a dzisiaj będę chciał sprawdzić jeszcze FPS-y, czy są tak samo konsystent. I to by było na tyle odnośnie tego, co będziemy robić. Za chwilę się bierzemy do testu i będziemy puszczali kulki w powietrze. Także zapraszam do... A więc na początek pierwsza sprężyna z tych dwóch niebieskich. Będę wykonywał po 10 strzałów, nie będę kasował, żeby było widać, że jest ok. 283, 281, 7, 278, 9, 279, 8, 281, 7, 281, 3, 283, 278, 4, 281, 3, 277, 4. I następna, druga niebieska, 271, 273, 272 i 8, 270, 267 i 9, 274, 271 i 5, 272 i 4, 273 i 3, 272 i 8, 271 i 5. I bawimy się. 308, 304, 304, 303 i 7, 303 i 7, 306 i 5, 304 i 8, 308 i 2, 308 i 2 i ostatni strzał 305 i 3. ...333 i 3, same trójeczki. 331 i 3, 332 i 6, 334, 334, 332 i 6, 334, 331 i 9, 328, 329 i 3. ...385, bardzo duża różnica. Tak jakby brakuje tego, że żółta powinna mieć większe wartości, około 350. 383, 384, 384 i 9, 382 i 2, 384, 382 i 2. O, skończył mi się magazynek, bo wcześniej próbowałem strzelać. Kulka ostatnia za okno. Syn się później nie miał bawić, bo latają i mówią: tatuś, pogubiłeś kulki. Raz. Zapomniałem odblokować. Czyli jeszcze trzy strzały. Teraz widzę, że to było źle widać. 391,4 i 395 i 394,2. Czyli około 400 FPS-ów. Ale nie widzę. 417, 413, 407, 405, 403, 399,9, 401, 400, 404, 403. Tutaj mamy i strzelamy. 438, 439, 437, 438, 439, 439, 438.